Na CSGO Skinsie pojawiły się nowe skrzynki klejnotów, które dzisiaj otworzymy. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Cię na batelkę, w której umieściłem wszystkie te skrzynki pryzmatyczne. Tak będę je sobie nazywał. No i zobaczmy, mamy tutaj oczywiście skrzynkę na pierwszy ogień Doppler. Natomiast teraz leci skrzynka Black Pearl, gdzie oczywiście do trafienia mamy kosy z oczywiście rodzaju Black Pearl. Dla mnie to jest taka trochę zapomniana kosa, bo szczerze chyba nigdy nie widziałem, żeby ktoś tą kosę posiadał. No ale skrzynia Szafir tutaj melduje się z Dopplerkiem, kurczę, Szafir. Bowie Knife, kurczę, te Bowie Knife'y tak teraz ładnie wyglądają, od kiedy oczywiście przed ten update, że druga ręka jest widoczna. No naprawdę super i myślę, że nawet jako taka malutka inwestycja, taki nóż Bowie, kurczę, no naprawdę super sprawa. No zobaczmy, ostatnia skrzynia Emerald, no niestety nic to nie daje, no ale jest to oczywiście batla wygrana, 6700 zł. No fantastycznie tutaj zaczynamy naszą przygodę z tymi skrzynkami, więc zróbmy sobie batelkę kolejną. Rzućmy może teraz same te Black Pearly. Cztery takie skrzynki kosztują nas 2000 zł, więc no nie są to skrzynki należące do tych najtańszych, no ale takie noże, jakie możemy zdobyć w tych skrzynkach, to jest naprawdę, no piękna sprawa. Ale generalnie, wracając, wydaje mi się, że te Black Pearly są takimi trochę najmniej popularnymi właśnie rodzajami tych kos z rodziny oczywiście Doppler. Kurczę, tak szczerze właśnie najrzadziej chyba je widywałem. Chyba nigdy właśnie nie widziałem osoby, która taki nóż posiadała i sam, mimo iż posiadałem naprawdę wiele noży, to żadnego nie miałem nigdy, ale o Jezus Maria! No takiego flipa. Chciałem powiedzieć, że też nie znam się totalnie na cenach tych skinów Black Pearl, ale ojejku. Shadow Dagger kosztuje 5000, no a Flip Knife 10. I no niestety mój oponent 15000 sobie na mnie... na mnie przytulił. No nie, no tak być nie może, stary, dlatego zjeżdżamy i no właśnie, teraz pytanie, czy rzucamy od razu tutaj na gruby ogień, idziemy ze skrzynkami Ruby? No oczywiście, że tak, stary. Trzy takie skrzynki, 1849 zł, więc wrzucamy i liczymy, że jak w tamtej battle dało mojemu przeciwnikowi, no to że tutaj te Ruby okażą się dla mnie jednak zwycięskie. Oczywiście oglądaj film do końca, bo będzie podane hasło konkursowe, jeśli chcesz wygrać skina. A jeśli chcesz wygrać skina, to oczywiście są zdolne łapa w górę pod filmem, no komentarz oczywiście z hasłem, dołącz na Discorda. I gościu, koniecznie użyj kodu CROXY, jak chcesz oczywiście wziąć udział. Logujesz się z linku z opisu, jak oczywiście pełnoletni jesteś, bądź klikasz tutaj magiczny plusik i wpisujesz oczywiście kodzik CROXY przez Wex, który leci skrzynkę na Stars of Free i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. Kodu oczywiście możesz używać do woli. No a ja zjadę sobie oczywiście do tych skrzynek i zobaczmy tą skrzynkę właśnie Dopplerów. Otwórzmy może trzy takie. 514 zł. Możemy oczywiście ulepszyć te skrzynki, no ale to będzie wtedy dwukrotny koszt takiego otwarcia. Są tu same Dopplery, Gamma Dopplery. I tutaj mamy jeszcze oczywiście te skiny, no których raczej trafić nie chcemy. No ale zobaczmy, otwórzmy jeszcze trzy naraz. No jest to koszt 500 zł, więc no naprawdę bardzo dużo. Oczywiście przypomnę, że jak chcesz wygrać kosę i wpłacasz z kodem CROXY, bo jest to oczywiście konkurs dla wspierających, jak wpłacasz z kodem CROXY, to oczywiście wejdź w link w opisie na Discorda, wyślij tam nagranie, jak wpłacę z kodem i możesz sobie wziąć udział w konkursie na pięknego Huntsmana rękodzieło o wartości 1000 zł. Więc myślę, że jak najbardziej warto wziąć udział. Konkurs trwa jakoś tam w połowie lipca się kończy, więc możesz sobie oczywiście wziąć udział. Każde 2 zł wpłacone to oczywiście jeden bonus respektu. Im więcej tych bonusów zbierzesz, tym większa szansa oczywiście na wygraną w tym konkursie. A oczywiście każda osoba biorąca udział dostaje gwarantowaną nagrodę w postaci rangi. Więc dołączaj oczywiście, wysyłaj nagrania jak płacę z kodem CROXY, bo jak płacę z kodem CROXY, to jesteś OG, stary, naprawdę. Zobaczmy, no generalnie udało nam się trafić tego Szafira w dzisiejszym filmie, ale no kurczę, jak już zobaczyłem, że te skrzynki faktycznie wychodzą, że one, jak one wyszły, to mówię, kurczę, żeby się dostać te skrzynki, no naprawdę trzeba mieć duży budżet. Naprawdę trzeba mieć duży budżet i wydaje mi się, że nawet taki budżet 10000 zł, no po prostu by mi nie starczył chyba na test tych skrzynek. Mieliśmy dzisiaj koło szóstki, no i to już samo w sobie nam nie starczyło, więc no wydaje mi się, że najrozsądniejszą opcją będzie po prostu spróbować fajne skiny zdobyć, żeby móc je potem opierdzielić, żebym mógł oczywiście ten test taki większy
zrobić. No ale, no wydaje mi się, że najważniejsza rzecz, jaka była na dzisiejszy film spełniona, czyli przetestowaliśmy wszystkie tak naprawdę te skrzynki, no za jednym zamachem w tej bitwie, tak? No ale no nie ukrywam, że chciałbym zrobić taki test każdej tej skrzynki, gdzie dajmy na to wydaje, bo nie wiem, no 10 koła to trochę za dużo, to trochę mnie odkleiło. No chociaż może, no nie mówię nie, bo nigdy nie wiesz co w życiu nadejdzie i nastąpi. No ale chciałbym, tak? Ale żeby coś takiego zrobić, no to chyba trzeba przydusić tą skrzynkę z Dragonlorem znowu. Bo w sumie dawno jej nie otwierałem, dawno Dragonlorki nie trafiłem, więc może to jest ten czas? Zobaczymy w najbliższych oczywiście odcinkach. Śledź oczywiście je, bo jak nie, no to stary, co ty robisz? Co ty robisz, naprawdę? No ja wiem, że możesz mieć ważniejsze rzeczy w życiu, no ale zostaw tą mapę w górę. Stary, no co ty robisz? No naprawdę. Powiem tak, no ta battle jest na plus, znaczy na plus, wygraliśmy tą battle, tak? No ale co to za wygrana, która nie cieszy tak naprawdę, nie? Dlatego zjeżdżamy do skrzynek procentowych. Wydaje mi się, że te slotery to jest no nie dzisiejszy budżet nasz. 2% jest na... a nie, 4 jest, okej. No dobra, no to ryzykujemy i tak naprawdę jeżeli nam się nie uda w 7 skrzynkach trafić tego Crimson Weba, no to jest tak zwana lipa. Jest tak zwana lipa, więc wrzucamy sobie oczywiście i zobaczmy, jak nam oczywiście pójdzie. Sorki, że tak spoglądam, ale leci mecz na telewizorze Niemcy z Węgrami i tak sobie spoglądam, bo połowa się kończy, druga już 90 minuta. Kuponik póki co siedzi, został mi ostatni mecz. O, i pięknie. I został mi ostatni mecz, dwie brameczki w ostatnim meczu, więc jak oglądasz ten film później, około godziny 23 pewnie, to jak zobaczysz, że padły dwie bramki, to możesz napisać gratulacje, że kuponik siadł. Zapytasz pewnie Kroko, czemu dzisiaj tak wcześnie film? No bo właśnie, no na kuponie Niemcy już weszli, to, że tak powiem, mogę teraz zakręcić odcineczkiem, tak? W tej przerwie, że tak powiem. Bo tak to między meczami, no zazwyczaj jest godzinka chyba, może półtorej przerwy jakoś. Więc znalazłem chwilę, żeby nagrać dla was film. Dobra, wrzucamy coś na buście czy nie? Rzućmy na buście. Ale nie, czekaj, dwóch takich nie wrzucę, ale mogę zrobić coś takiego. Więc zobaczmy, czy tutaj emeraldna monda, no jeżeli dwie takie skrzynki stare oddałyby nam emeralda, no to piękna, naprawdę, to by była historia. No ja wam dziękuję za oglądanie. Hasło konkursowe, jak chcesz wygrać, napisz zbugowany Croxy, stary, i napisz coś od siebie. No co, no ulepszona nic nie oddała, ostatnia również nic nie oddała. No, jeżeli teraz emeraldzik by poleciał, no nie, żebym tutaj coś próbował wymanifestować. No, było blisko. Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro. Nie!